Salon gier w domowym zaciszu? Tak, to możliwe, dzięki wyjątkowej konsoli, którą każdy z moich przyjaciół pragnął mieć. Lecz nikogo z nas nie było na nią stać. Przed wami Neo Geo. Pod koniec lat 80. przenieśliśmy się z rodziną do Niemiec, gdzie dorastałem. Kontrast pomiędzy PRL-em a Zachodem był wręcz niewiarygodny, a ogrom możliwości rozrywki rysujący się przed oczami dziesięciolatka wprawiał w osłupienie. Na początku lat 90. graliśmy głównie na takich konsolach jak NES, Sega Master System, Super Nintendo i Sega Mega Drive. W salonach gier furorę robiły automaty od SNK, a dokładniej Neo Geo Multivideo System, w skrócie MVS, wprowadzone w 1990 roku. Były najmocniejszym sprzętem aż do 1993 roku, kiedy to Capcom CPS 2 go dogonił. Ogromnym atutem automatów MVS jest to, że w zależności od wersji może pomieścić jednocześnie do 6 kartridżów z grami, dzięki czemu zmiana gry przebiega bardzo szybko i bez konieczności otwierania automatu. Natomiast kiedy SNK wydawało nowe gry, nie trzeba było kupować kolejnego automatu, a jedynie samą grę. Podobało się to właścicielom salonów gier. Automaty zostały wyposażone w złącze mini-jack, pozwalające podłączyć słuchawki oraz czytnik kart pamięci trzymający zapis naszej gry. Obok imponujących automatów Neo Geo MVS, SNK postanowiło podbić również rynek konsolowy, wprowadzając Neo Geo Advanced Entertainment System, w skrócie AES. Początkowo konsole były dostępne jedynie do wynajmu dla komercyjnych odbiorców, takich jak hotele i bary. Jednak rosnące zainteresowanie ze strony graczy skłoniło SNK, aby udostępnić konsole również na rynku konsumenckim. W 1991 roku w sklepach zadebiutował Neo Geo AES. Mimo że konsola oferowała niezwykle piękne gry, trzeba było przyznać, że była to rozrywka, która kosztowała majątek. W Stanach Zjednoczonych Neo Geo AES zostało wycenione na $650 za tzw. Gold System Bundle. W skład zestawu obok konsoli wchodziły także dwa najwyższej jakości kontrolery typu Arcade Stick oraz jedna z dwóch gier Baseball Stars Professional lub NAM 1975, a w późniejszych wersjach Magician Lord lub Fatal Fury. Bardziej budżetowa opcja, Silver System Package, była dostępna za $400 i obejmowała konsolę i jeden kontroler, bez gry w komplecie. Same gry były również przedmiotem sporych inwestycji. Początkowo wyceniono je na $200. Cena ta odzwierciedlała sugerowaną cenę producenta podaną w japońskich jenach, która wynosiła 40 tysięcy jenów za grę. Jednak wraz ze spadkiem wartości dolara w stosunku do jena, ceny gier były kilkukrotnie korygowane, osiągając w pewnym momencie poziom $360 za sztukę. Dla porównania konsola Super Nintendo i Sega Genesis kosztowały w dniu premiery $200, a przeznaczone na nie gry to koszt około $50 za sztukę. Więc łatwo policzyć, że w cenie jednej gry na Neo Geo AES mogliśmy kupić konsolę Super Nintendo lub Sega Genesis, do tego z kilkoma grami. Różnice między wersjami gier przeznaczonymi dla salonów gier, a ich domowymi odpowiednikami są bardzo subtelne. W salonie gier trzeba wrzucić do automatu drobne, a wersja konsolowa daje na start 3 kredyty. Kartridże MVS i AES różnią się kształtem. Miało to na celu oddzielenie rynku automatów od konsolowego. Jednak zastosowanie odpowiedniego adaptera pozwala uruchomić gry z automatów na konsoli, gdyż sam software jest identyczny. Neo Geo był również prekursorem wprowadzenia kart pamięci do zapisu stanu gry. Ta innowacja pozwalała graczom na przenoszenie swojego postępu w grach pomiędzy konsolą a automatem. Było to coś nowego i rewolucyjnego. Lata później Sega zastosowała podobne rozwiązanie, pozwalając przenosić niektóre zapisy gier pomiędzy konsolą Sega Dreamcast a automatami Naomi. Na przykład gra Marvel vs. Capcom 2 korzystała z tego rozwiązania. W 1993 roku pojawiła się nowa odsłona konsoli Neo Geo, tym razem z napędem CD zamiast tradycyjnych kartridżów. Porównując gry wydane na kartridżach do wersji na płytkach kompaktowych, szybko zauważymy, że gry na CD oferują więcej niż ich odpowiedniki na kartridżach. A dokładniej witający nas loading screen z żonglującą małpką testujący naszą cierpliwość. Niestety, napęd CD okazał się niesamowicie powolny, osiągając prędkość zaledwie razy 1, więc sporo czasu spędzimy z małpką na ekranie. Mówimy tutaj o 30, a nawet 60-sekundowych przerwach w rozgrywce, gdyż ekran pojawia się również podczas doczytywania dalszego etapu gry. Do konsoli dodawano kontroler typu gamepad, nie tak jak w wersji AES Arcade Stick. Jednak wszystkie modele konsoli są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami kontrolera. Konsola Neo Geo CD doczekała się trzech wersji. Top Loader to najbardziej popularny model oferowany na wszystkich rynkach. Front Loader oferowany jedynie w Japonii, będący najdroższą wersją. CDZ, tak jak poprzednik, również oferowany tylko na japońskim rynku, cechuje się krótszymi czasami ładowania. Plotka zakładała, jakoby model CDZ został wyposażony w napęd o prędkości razy 2.
Jednak prawda okazała się inna. Nadal korzystał z czytnika razy jeden, a wyższą prędkość ładowania uzyskano dzięki zastosowaniu większego bufora podręcznego niż w poprzednich modelach. Niestety cechuje się gorszą wentylacją powodującą przegrzewanie się konsoli. Gry wydane na płytkach posiadają dźwięk w jakości CD, więc długi czas ładowania jest częściowo zrekompensowany. Oczywiście jeśli wystarczy nam cierpliwości. Konsola Neo Geo, podobnie jak jej gry, nie posiada blokady regionalnej, więc bez przeszkód uruchomimy na niej gry z dowolnego regionu. Niektóre gry zostały wydane tylko na kartridżu, a inne tylko na CD, co sprawiło, że każda wersja ma swoje unikalne tytuły. Gry na CD można było kupić w cenie około $50. No dobrze, a w co można zagrać na tym Neo Geo? Przejdźmy zatem do pięciu wybranych gier. Metal Slug X to wybuchy, lasery i tony ołowiu. W świecie gier istnieją perełki, które pomimo upływu lat zachowują swój niezapomniany urok. Metal Slug X to jeden z tych diamentów, które nie tylko pozostały w pamięci graczy, ale błyszczą jako kwintesencja gatunku. Przenosząc nas w czasy pełne akcji, Metal Slug X stawia przed nami kolejną misję, w której nasi bohaterowie, Marco, Tarma, Eri i Fayo, stają do walki przeciwko złowieszczemu generałowi Mordenowi. Tym razem do drużyny dołączają dwie bohaterki, wprowadzając nowe elementy tajemniczości i dynamiki do już dobrze znanego świata Metal Slug. Wartość tej gry tkwi w doskonałym zbalansowaniu prostoty i głębi rozgrywki. Płynne sterowanie postaciami oraz różnorodność broni od klasycznego karabinu po lasery i granaty sprawiają, że każdy etap jest wyjątkowy. Dodatkowo wprowadzenie różnych pojazdów, takich jak czołgi czy roboty bojowe Slugs, umożliwiają graczom pokonywanie wrogów w widowiskowy sposób. Metal Slug X utrzymany jest w charakterystycznym dla serii kreskówkowym stylu, który nadal zachwyca swoją jakością. W porównaniu do poprzednich części, Metal Slug X eliminuje problem spowolnień, dostarczając płynne i intensywne wrażenia wizualne. Soundtrack to prawdziwa uczta dla uszu. Każda misja ma unikalną ścieżkę dźwiękową, doskonale podkreślającą klimat danej lokacji. Mimo liniowej struktury, Metal Slug X zaskakuje wysoką wartością nawet podczas ponownej gry. Pełne ukrytych tajemnic, więźniów wojennych do odbicia i pojazdów do odkrycia sprawiają, że powrót do gry to czysta przyjemność. Humorystyczne elementy i liczne animacje nadają dodatkowego smaczku, zachęcając do wielokrotnego przejścia gry. Doskonale wyważona, pełna akcji i humoru stanowi wzorzec, którego wiele współczesnych produkcji tego gatunku może pozazdrościć. Art of Fighting 3 – The Path of the Warrior kontynuuje sagę, wprowadzając nowych bohaterów, tajemnicze intrygi i dynamiczny rozwój historii. W trzeciej części poznajemy kontynuację historii z poprzednich odsłon, a także spotykamy kilka nowych postaci. Ryo Sakazaki, Robert Garcia i ich znajomi stają przed nowymi wyzwaniami, a ścieżka wojownika prowadzi ich przez tajemnicze przygody. Po raz pierwszy w serii do walki dołączają postacie kobiece, w tym karateka Kasumi Todo oraz pianistka Lenny Creston, co dodaje świeżości i różnorodności do dostępnej obsady. Innowacyjna mechanika walki czyni grę unikalną pośród bijatyk tamtego okresu. System Spirit pozwala na wykorzystanie specjalnych ataków oraz unikalnych kombinacji. Oprawa graficzna reprezentuje najwyższy poziom, charakterystyczny dla produkcji SNK. Detale postaci, animacje ruchów, a także tła są starannie wykonane, co nadaje grze wyjątkowy artystyczny wygląd. Muzyka, pełna nastrojowych utworów, doskonale podkreśla klimat bijatyki, dostarczając dodatkowego ładunku emocjonalnego podczas starć. Gra oferuje rozbudowany tryb dla jednego gracza, gdzie możesz poznać historię poszczególnych postaci, a także wziąć udział w emocjonujących pojedynkach. Dodatkowo wieloosobowy tryb gry pozwala na rywalizację z przyjaciółmi, co sprawia, że doświadczenie z bijatyki staje się jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Art of Fighting 3 – The Path of the Warrior to kolejny rozdział w legendarnym świecie bijatyk SNK. Z innowacyjną mechaniką, wciągającą fabułą i doskonałą oprawą audiowizualną, gra zasługuje na uwagę fanów gatunku oraz miłośników serii. Czy odważysz się, by podążać ścieżką wojownika i stawić czoło nowym wyzwaniom? Odpowiedź znajdziesz na arenie walki. Studio Data East zaprezentowało na platformie Neo Geo niesamowitą grę Spin Master. Wydana w grudniu 1993 roku w Ameryce Północnej, a następnie w Europie i Japonii w 1994 roku. Ta gra to prawdziwy festiwal akcji i przygody. Choć postacie w Spin Master wydają się być nawiązaniem do innej gry Data East, zatytułowanej Dashing Desperados na konsolę Sega Genesis, to jedyne wizualne podobieństwo. Rozgrywka, animacje postaci i style broni zostały silnie zainspirowane inną produkcją Data East, a mianowicie Joe & Mac. Przemierzając poziomy, gracze skaczą, unikają przeszkód i pokonują wrogów, używając do tego celu jojo lub różnorodnej zdobycznej broni. Kucanie i ślizganie pozwalają na skuteczniejsze atakowanie wrogów i unikanie nadchodzących zagrożeń. Szybkie naciśnięcie przycisku ataku pozwala na strzelenie bronią, a przytrzymanie go aktywuje alternatywny tryb ognia zależny od wyposażonej broni.
Dodatkowo ograniczone ataki specjalne pozwalają oczyścić ekran z przeciwników. Historia przedstawia mieszankę humoru i przygody. W dalekiej przeszłości tajemniczy człowiek ukrył duży skarb na niezbadanej wyspie. Mapa ukazująca lokalizację skarbu rozerwała się na 5 kawałków, które zostały rozrzucone po zakątkach świata. Jeden z nich trafił w ręce młodego poszukiwacza skarbów, Johnego. Wraz z dziewczyną Mary i towarzyszem Tomem, Johnny marzy o dniu, w którym odnajdzie skarb na ukrytej wyspie tajemniczego człowieka. Pewnego dnia w małym miasteczku Johniego pojawił się chciwy naukowiec, dr Deep Lane. Porwał Mary, zdobywając jednocześnie fragment mapy skarbu Johniego. Po czym uciekł z zamiarem zawłaszczenia sobie skarbu i pozbawienia dzieci wszystkich zabawek i słodyczy. Johnny i Tom ruszają w pogoń za szalonym doktorem. Używając swoich jojo, pragną ocalić Mary i świat przed ciemnością ciągłej nauki i zrównoważonych posiłków. Gra zdobyła pozytywne recenzje od krytyków i graczy, zajmując 11 pozycję w rankingu najpopularniejszych gier arcade w Ameryce Północnej. Została też doceniona za wizualny rozmach, łatwość gry, różnorodność broni i humorystyczny klimat. Sengoku 3 to monumentalna chodzona bijatyka, której korzenie sięgają 2001 roku, kiedy studio Noise Factory wzniosło się na szczyt, prezentując graczom trzecią i finalną odsłonę legendarnej serii. W tej epickiej rozgrywce wcielamy się w nieustraszonych wojowników z klanu ninja, stających do walki z armią nieumarłych duchów i demonicznych istot. Wielowarstwowa bijatyka oferuje niezapomniane postacie, z których na początku dostępnych jest 4 bohaterów. Jednakże podczas podróży przez pełne niebezpieczeństw etapy odblokowujemy 2 kolejne postacie, rozszerzając swoje możliwości w walce. Gra nie tylko zachwyca niezapomnianą rozgrywką, lecz również podbija zmysły za sprawą fenomenalnej ścieżki dźwiękowej stworzonej przez utalentowanego Toshikazu Tanake. Ten geniusz dźwięku, stawiając czoła wyzwaniom technicznym, sięgnął po nowoczesne rozwiązania, korzystając z technologii strumieniowej, aby dostarczyć graczom niezrównane doznania muzyczne. Sengoku 3 osiągnęło status jednej z najbardziej cenionych perełek na rynku kolekcjonerskim, osiągając imponujące ceny przekraczające $2200. Krytycy od samego początku wyrażali swój zachwyt i uznanie zarówno za wizualną estetykę, jak i doskonałą grywalność. W 2023 roku czasopismo Time Extension uwzględniło Sengoku 3 w elitarnej stawce najlepszych bijatyk wszechczasów. Gotowi na magię? Magician Lord to fascynująca podróż w magiczny świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw. Ta kultowa chodzona bijatyka, zaprezentowana przez studio Alpha Denshi w 1990 roku, to jedno z arcydzieł dla konsoli Neo Geo. Jako jedna z tytułowych gier w momencie debiutu platformy szybko zdobyła uznanie graczy i do dziś się nim cieszy. Historia gry rozgrywa się w krainie Kadakis, która staje w obliczu groźby sprowadzenia zła na świat przez czarnoksiężnika Gal Agiz. Główny bohater Elta, ostatni potomek legendarnego Magician Lorda, wyrusza w podróż, by powstrzymać złoczyńcę i odzyskać skradzione magiczne tomy. Jego celem jest uniknięcie ożywienia boga zniszczenia, As Atros, który grozi zniszczeniem całego świata. Podczas rozgrywki przemierzamy 8 zróżnicowanych etapów, każdy pełen wyzwań i stawiającym zaciekły opór bossem na zakończenie. Magician Lord to nie tylko kolejna bijatyka. Unikalną cechą gry jest możliwość przemiany Elty w różne potężne postacie dzięki zbieranym kolorowym orbom. Od smoka oddychającego ogniem, przez wodnego wojownika, aż po szybkiego shinobi czy potężnego samuraja. Każda przemiana daje nowe zdolności i umiejętności. Gra zachwyca nie tylko aspektami audiowizualnymi, które są wyjątkowym przykładem możliwości Neo Geo, ale także dynamicznym stylem rozgrywki. Linearność pierwszych poziomów przechodzi w labiryntyczne i eksploracyjne otoczenie, gdzie gracz musi wybrać różne trasy, by dotrzeć do celu. Oprócz samej gry, Magician Lord wyróżnia się także wspaniałą ścieżką dźwiękową, która dodatkowo wzbogaca atmosferę tej magicznej podróży. Wiele znanych i lubianych serii miało swój początek na Neo Geo. Są kontynuowane po dziś dzień na współczesnych systemach. SNK naprawdę dowiozło i nie przesadziło, twierdząc, że ich konsole to salon gier w domowym zaciszu, który był nieosiągalny dla konkurencji. Dzięki licznej społeczności fanów nadal powstają gry i modyfikacje usprawniające system. Konsole Neo Geo wzbudzają do dziś spore zainteresowanie i stanowią coś w rodzaju świętego graala konsolowego świata. Podzielcie się w komentarzach swoją opinią. Do następnego.